później się właśnie mocno utożsamił z Legią, a wiemy, jakie mamy kontakty, więc tutaj później zaczęło się trochę mocniej iskrzyć. Chodziłem, krękałem na szyszkach, też musiałem przez chwilę. W Lechu nie jest łatwo być tym bramkarzem. Tak powiedziałem do chłopaków w drużynie, my tylko wyszczelcie, mówię. Ja mówię, dwa na pewno bronię. Jest Bartek Mrozek i jest Filip Bednarek, z dwóch dobrych bramkarzy. Wracają to na skorzy, myślę, że wróci, ale... Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest były wieloletni bramkarz Lecha Poznań, Krzysztof Kotorowski. Witam Cię, Krzysztofie, bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że się spotykamy. Masz po karierze troszeczkę więcej czasu, żeby rozmawiać, bo tak jak mówiłem, że tutaj z piłkarzami Lecha nie zawsze było łatwo się umawiać na wywiady. Teraz możemy sobie pogadać, a ja pierwsze moje pytanie zahaczę właśnie o piłkarzy Lecha obecnych i konkretnie o bramkarzy. Jak już mam byłego bramkarza, to tutaj przedyskutujemy sprawę hierarchii, bo to jest taki temat, który w ostatnim czasie i w reprezentacji Polski, i w Lechu jest takim wrażliwym tematem. W Lechu Poznań było tak, że Bednarek swoje miejsce dostał wreszcie, który to był bramkarz, który był, można powiedzieć, poniekąd trochę niedoceniany. Dostał miejsce, wywalczył, było super, no ale wrócił Bartosz Mrozek i teraz on ma jedynkę. Jak ty w ogóle patrzysz na tą hierarchię bramkarzy w Lechu? Wiesz co, ciężko mnie tak teraz się wypowiedzieć jednoznacznie, ponieważ nie jestem przy pierwszej drużynie, więc widzę oczywiście treningi czasami sporadycznie, więc to też nie będę tutaj wyciągał jakichś daleko idących wniosków. Tak, faktycznie wspomniałeś, Bednarek miał bardzo dobrą rundę, pomagał drużynie. I faktycznie no też Lech potrzebuje, tak wspomniałeś, Lech potrzebuje, taka neurologiczna pozycja, Lech potrzebuje dwóch, a nawet i tam i trzeci, który chłopak, który musi wiedzieć, o co chodzi, bramkarzy, bo liga jest dość długa, jest jeszcze Puchar Polski, więc tych meczy trochę będzie, bardzo ważnych meczy. Dlatego tych bramkarzy, tak jak mówimy, no tych dwóch musi być na bardzo zbliżonym albo na takim samym poziomie. I Lech to ma. Lech teraz sięgnął właśnie po teraz. No już jakiś czas temu sięgnął po Babka, który świetnie się pokazał i rozwinął w Stali Mielec. I oczywiście to był fajny ruch. Bartek też zapoznał się z ligą, z Ekstraklasą i pokazał, że jest dostępny, że sobie radzi z tą ligą bardzo dobrze i został wypożyczenie zakończone i wrócił do Lecha, bo ciągle był zawodnikiem Lecha Poznań. A nie czujesz, że właśnie tutaj w przypadku Filipa Bednarka jest to taki trochę znowu krok w tył? On generalnie cały czas musi udowadniać swoją pozycję. Mam wrażenie, że on w tym Lechu jest w jakiś sposób niedoceniony. On oczywiście jest profesjonalistą, to jest jakby pełen szacunek do tego, że tak się zachowuje, nigdy nie marudzi i tak dalej, robi swoje, ale tak patrząc ty, jak prywatnie, nawet już nie jako, że pracujesz w klubie, może nie jesteś przy pierwszej kadrze, ale byłeś bramkarzem wieloletnim, też przychodzili różni konkurenci do ciebie, mówiło się, że Kotor i tak zawsze stoi w bramce mimo wszystko. Jak na to patrzysz właśnie tak? Wiesz, to tak do tego dążyłem, że jest Bartek Mrozek i jest Filip Bednarek, jest dwóch bardzo dobrych bramkarzy i teraz no, trener będzie dysponował tą siłą. Faktycznie rundę kończył Mrozek, Filip musi poczekać na swoją szansę. Ja też pamiętam z swoich czasów, że też męczyłem się czy to z Buriczem, czy też z innymi bramkarzami, nie będę teraz tutaj ich przetaczał. No, taka jest rola bramkarza i tym bardziej no, w Lechu nie jest łatwo być tym bramkarzem. Przekonało się o tym już kilka innych nazwisk, kilka innych osób. Wiemy, że tutaj jest, no, jest duża presja a Filip sobie świetnie radzi. Tak wspomniałeś, Filip sobie świetnie radzi i on dostanie swoją szansę i na pewno ją wykorzysta, bo na niego można liczyć. Wiadomo, że nie wiem, kto zacznie sezon, teraz poczekajmy jeszcze, zostało parę dni do rozpoczęcia kolejki. Zobaczymy, kto zacznie ten sezon, bo był obóz, były sparingi i poczekajmy. A jeżeli zacznie jeden czy drugi, na pewno ten drugi na swoją szansę pewnie się doczeka. Też dostanie. A jakbyś miał postawić ty tak prywatnie, czysto? Kogo byś postawił? Ojej, naprawdę, nie będę tutaj to mówił, bo ja nie widziałem tych bramkarzy przez dłuższy teraz czas. Gdzieś tam się mijamy może w korytarzach, ale to za mało, żeby cokolwiek powiedzieć. Okay. Tak, ten kiedyś Smuda mówi, że on poznaje już po chodzie czy po wchodzeniu po schodach. Nie, absolutnie nie będę tutaj typował, bo tak powiedziałem i będzie miał świetny sezon i wie, o co chodzi w bramce i Bartek też pokazywał, że można na niego liczyć, więc naprawdę
Ja bym tutaj obstawiał 50 na 50. Mhm. Dobra, to podyskutujmy może trochę o reprezentacji jeszcze, bo to też jest taki temat, który był na tapecie jakiś czas temu. Ta hierarchia ustalona została przez trenera. On powiedział w jednym tam z wypowiedzi chyba na konferencji, że według niego hierarchia już została ustalona. To jest Szczęsny, Skorupski, Drągowski. A mamy przecież w obwodzie no mega naprawdę w świetnej formie zawodników, jak Grabara, jak Bułka, tak? Którzy się świetnie spisywali. Jak tutaj patrzysz na tę kwestię? Czy w ogóle dla bramkarza, zwłaszcza dla takich młodych chłopaków, takie słowa mogą być budujące czy demotywujące? Jak ty byś się to czuł? Ja akurat nie słyszałem tego bezpośrednio, może ja nie widziałem, nie słyszałem tego wywiadu, ale faktycznie tak gdzieś poszło w eter, jak to się mówi, taka trójka właśnie już wiodąca. No wydaje mi się, że przy reprezentacji tutaj bym się mocno stanowił nad takimi deklaracjami. Tak, Szczęsny numer jeden i tutaj podlega dyskusji, gra w świetnym klubie, długo gra z najlepszymi przeciwnikami, Liga Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj absolutnie bym nie negował Szczęsny numer jeden, ale co do pozostałej hierarchii, no po prostu bym czekał, co pokaże, jak to się mówi, życie i czas, bo w każdym momencie jeden czy drugi właśnie, czy kontuzja, czy po prostu słabsza forma, czy odesłanie po prostu danego zawodnika przez chwilę na ławkę, to teraz to się może zrotować, więc taka deklaracja już na samym początku, ta trójka, no ja nie byłbym zwolennikiem, tak powiedziałem, Szczęsny musi wiedzieć i czuć i pewnie to wie, że jest po prostu najlepszy dzisiaj. Ale tak, wspomniałeś, jest tam dwóch, trzech chłopaków, którzy młodszego pokolenia, jest Bułka, jest Gabara właśnie, którzy naprawdę będą naciskać i tutaj bym po prostu szachował tymi bramkarzami. Mm-hmm. Rozmawialiśmy o tym i ty też wspomniałeś, że w Lechu pozycja bramkarza jest trudna, wymagająca. I nie wiem, czy mi też przyznasz, bo byłeś tym wieloletnim bramkarzem, ale w Lechu nigdy bramkarz nie był tak wiodącą postacią. To nie była postać, która była na pierwszym planie. I wielu kibiców narzeka, że nigdy nie było takiego bramkarza. W Legii ta sytuacja była zawsze odwrotna. Wielu reprezentantów Polski, wielu młodych piłkarzy, których odchodziło za też niezłe, fajne pieniądze. I jak to postrzegasz, będąc tyle lat w klubie, jak to widziałeś? Z czego to może wynikać? Myślę, trudne pytanie. No Lech bardziej może nastawiony jest na grę ofensywną, oczywiście, na drużynę też. Faktycznie, patrząc na naszych przeciwników, czy na drużynę Legii, no tam chyba najwięcej zawodników zostały transferowanych na pozycji, którzy byli na pozycji bramkarza. No tak się złożyło, tak się ułożyło. Lech odbije piłeczkę, no wytransferował dużo więcej zawodników z pola, po prostu wychowanków, którzy grają w polu. Już nie będę tutaj mówił o jakichś poszczególnych pozycjach, ale którzy nie są faktycznie bramkarzami. Z czego to wynika? No nie wiem. Może ja blokowałem długi czas tą bramkę Lecha z Buriczem, aczkolwiek wspomnę, że Mateusz Lis, który też tutaj rywalizował i ze mną właśnie z Buriczem, gra z powodzeniem za granicą, Francja, Turcja i tak dalej. No teraz Bartek Mrozek, więc faktycznie chwilę było trzeba poczekać na tych chłopaków. Ale myślę, że na chwilę będą. No, tak powiedziałem, jest z Bartek Mrozek, który jest młodym bramkarzem, który też może go czekać jakaś zagraniczna przygoda. Jestem w kolejności już następni, jest fajni chłopcy w akademii, z którymi też mam kontakt, których znam i tutaj myślę, że ta droga zacznie też być postrzegana jako tutaj w bramce Lecha, też ta droga będzie wiodła poprzez transfer zagraniczny. To twoja praca w akademii powinna dać efekty wkrótce? No chciałbym bardzo, nie? Taka była tam kiedyś moje założenie. Jest to też to pytanie, które nigdy bramkarz jakiś tam nie wypłynął z Lecha, nigdy, może przez ostatnie lata. Nie wypłynął gdzieś wysoko. Więc, cel? Tak, takie fajnie by było. Miałem już styczność z Krzyśkiem Bąkowskim, który był już blisko, grał, zresztą debiutował w Ekstraklasie w Radomiaku. Kibicuję mu bardzo, no teraz faktycznie został wypożyczony znowu z Lecha do Polonii Warszawa, tam ma się ograć i jest to chłopak, który też ewentualnie, który jest kandydatem, mocnym kandydatem na bramkarza Ekstraklasy. Bartka Mrozka również znam dobrze, ale to nie byliśmy jako zawodnik trener, tylko byliśmy jeszcze jako zawodnik. Więc tutaj o Babku już nie będę mówił, ale są też inni chłopcy, którzy grają, którzy są roczniki 2006-2007, którzy naprawdę bardzo dużo, bardzo mocno rokują za chwilę.
Czyli twoja praca powinna w niedalekiej przyszłości przynieść efekt? No tylko nie tylko moja, też muszę zaznaczyć, bo tutaj no jasne. Jest tutaj naprawdę cały sztab dobrych, bardzo dobrych trenerów i bardzo się cieszę, że ja tutaj też się odnajduję i też czerpię wiedzę od tych chłopaków, którzy uważam, że są naprawdę świetnymi fachowcami w tej dziedzinie. Rozumiem, jasne. Bo w Lechu zdarzają się przypadki takie jak Artur Rutko. Mówimy o bramkarzach, którzy mieliby wskakiwać do reprezentacji, o zagranicznych klubach topowych, a my tu tak naprawdę zderzaliśmy się częściej z bramkarzem, który był, no można powiedzieć, przypadkiem jakimś dziwnym. Wiesz co, może nie do końca przypadkiem, tego broń Boże mnie nie ujął, bo też gdzieś tam sobie przeglądałem jego grę, jego statystyki, jak się dowiedziałem, że taki bramkarz ma trafić i faktycznie te jego mecze, wiem, w lidze cypryjskiej, każdy powie liga cypryjska, ale okej, te mecze naprawdę były na fajnym poziomie, na niezłym poziomie i ja tutaj też mówiłem, że faktycznie no, taki odważny facet, odważny bramkarz, w swojej grze mam na myśli. No ale faktycznie, no w Poznaniu no nie spełnił tych oczekiwań, nie pokazał tego, co pokazywał we wcześniejszych rundach w swojej drużynie. Więc tutaj no też pewnie zagrały jakieś, no nie wiem, kwestie pozasportowe, też wiadomo, był Ukraińcem, czyli też wiadomo, jaka sytuacja u niego w kraju. No ja wiem, że to jest sportowiec i powinien się włączyć, ale jeżeli się ma taką sytuację, no to myślę, że nie to ciężko się wyłączyć. To też pewnie był jakiś ślad zostawił to jego dyspozycja, no i też może, no nie wiem, no miasto, kraj, znowu zmiana, no nie przypasowało mu, jak to się mówi, nie pykło, aczkolwiek naprawdę wspomnę raz jeszcze, że jego akcje, jego mecze z sezonu wcześniej, gdy przychodził do Lecha, naprawdę wyglądały to bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie, tym bardziej to był też zawodnik bodajże Szachtara to jest z wcześniejszych lat i też no, było widać, że... Było widać jakość, było tak? Widać, że tak, wie o co chodzi w tej pozycji, więc tutaj absolutnie bym, no wyszło jak wyszło, no wiem jak wyszło słabo, ale to perspektywa tego chłopaka wyglądała zupełnie inaczej. Ale widziałem w jakimś wywiadzie, też mówiłeś, że to już chyba dosyć pora na niego. Tak, faktycznie powiedziałem już po praktycznie kilku jego meczach i został został odsunięty od jedenastki wyjściowej, bo wskoczył Filip właśnie Bednarek, został ściągnięty bramkarz z trzech, zapomniałem nazwiska. Holec został ściągnięty, więc no to siłą rzeczy, bo było już wiadomo, że Rutko spadł na pozycję numer 3, no to teraz pozycja numer 3 w bramce Lecha. No to ciągle też tutaj powtarzamy, że mogłoby należeć do chłopaka z Akademii. Tak, no myślę, że tego tu brakuje najbardziej, żeby wychować sobie chłopaka z Akademii i tego Lechowi życzymy. No teraz wspomnę, że no już mamy naprawdę fajną ekipę bramkarską, bo Bednarek, który się utożsamia z Poznaniem, jest tutaj z Poznaniakiem, z Wielkopolski, z Akademii jest Mrozek, no i trzeci, czwarty bramkarz są też tutaj trenują, którzy są chłopcami z Akademii. Więc tutaj Lech poszedł już... Odpowiednią ścieżką. Taką ścieżką, na którą przyzwyczaił, tak. Nie? I tak myślę powinno być. A tak z ciekawości, bo to może tak troszeczkę pod włos cię wezmę, o jedną postać zapytam, która mnie ciekawi, bo to jest postać, która jest mocno utożsamiana z Legią, teraz jest trenerem bramkarzy w Legii, Arek Malarz. Rywalizowaliście też w pewnym momencie w Lechu, to był też etap w Lechu chyba przed jeszcze fuzją, tak. Trudniejsze czasy. Dzisiaj taki no twardy, mocny legionista, prawda? Jak te wasze kontakty w tamtym etapie wyglądały w ogóle? Jaki był Arek wtedy? Wiesz co, no Arek był ciągle chyba jest, bo mam z nim kontakt, już nie taki jak oczywiście jak wcześniej, ale ciągle gdzieś tam życzenia składamy na różne okazje. Bardziej to taka szpileczka do życzenia, czasami coś tam. Tak, czasami tak, bo Arek lubi. Lubi to, czuje to i nie obraża się i myślę, że nadajemy na podobnych falach. Więc tak, znamy się bardzo dobrze. No wtedy jeszcze nie był takim legionistą, no bo wtedy przyszedł do Lecha bodajże, nie wiem czy nie ze Świtu, Nowy Dwór, tak, więc czyli tą pewnie Legia by miał blisko do tą Legię, ale chyba wtedy Legii jeszcze nie grał. Później faktycznie rywalizowaliśmy dość mocno, dość ostro w Poznaniu. Tak, to były takie trochę trudniejsze czasy niż to było jeszcze przed tą fuzją, więc ale wspominam go wyśmienicie jako fajnego gościa.
i dobrego bramkarza. I też potem to udowodnił, bo chyba z Lecha, już nie pamiętam do końca, malowany, przepraszam, jak nie znam do końca twojej historii, ale wiem, że poszedł też za granicę. Zagrał w Panathinaikosie, grał w Grecji. No i trafił do tego swojego klubu, do pewnie do którego chciał, więc i zdobył tam bodajże 3 mistrzostwa, bo się nawet śmialiśmy, że pobił mnie o jedno, bo ja mam z moim klubem 2. Tak, właśnie też podglądałem i chyba jedno tam jest więcej. Tak. Tak pytam, wiesz, z uwagi na to, że on często w tych meczach Legia Lech potrafił podgrzać atmosferę. On też miał takie zachowania, czasem odbierane aroganckie, takie pyszne, wiesz, w których kibice Lecha, no, że tak powiem, bardzo się denerwowali. Jeszcze ta, nie wiem, czy pamiętasz wtedy w meczu Lech-Legia, co tam złapał chyba Kownasia, lekko go tam niby poddusił, to tak spowodowało, że naprawdę ta nienawiść do niego jako legionisty, który gdzieś tam tu był, dlatego o to też zapytałem, nie, czy w ogóle my w tamtych czasach coś... Mocno się utożsamił, tak, z Legią, tak. Grając w niej. Ja wspomniałem, że on wcześniej nie grał w Legii, będąc w Lechu czy przed Lechem, więc jeszcze nie był takim legionistą, aczkolwiek no, lubił na siebie zwracać uwagę, miał swój jakby styl bycia, jednym to odpowiadało więcej, jednym to też mniej, ale po prostu lubił być, jakby to się mówi, w pierwszym rzędzie. Okej, czyli coś tam było już na rzeczy wtedy. Tak, a później się właśnie mocno utożsamił z Legią, a wiemy, jakie mamy kontakty, więc tutaj później zaczęło się trochę mocniej iskrzyć. Ale nie było, że był jakiś tam odrzutkiem czy coś w tym stylu takim, że wiesz, że się nie utożsamiał z innymi bramkarzami, że wytrenowaliście on swoje? Nie. Tutaj akurat malowany do roboty, jak to się mówi, to był też pierwszy, nie bał się pracy ciężkiej, więc na treningach walczyliśmy naprawdę na fajnych zasadach i naprawdę ostro. On do teraz tak widzę, bo tam trenuje cały czas zaciekle, nie? Dokładnie, teraz też gdzieś tam filmiki gdzieś mi się przelatują, bo gdzieś oglądam różne treningi bramkarzy, więc gdzieś tam czasami mi przeleci jakiś film z jego udziałem, bo on też ma swoją szkółkę, więc faktycznie cały czas jest, widzę, że dba o swoją sylwetkę i ciągle jest zaangażowany na 100%. Ale u Ciebie forma też widzę, dobra? Chyba tam cały czas jest trening, czy jak to wygląda? No staram się też, tym chłopakom, jak wspomnieliśmy w Akademii, też podpowiadam, czy też trenuję tutaj część poznańską tych chłopców, trochę młodszych tu w Poznaniu, no ale też no, nie wypada, żeby być jakiś trochę z nadwagą, bo oni już w wieku 13, 12, 13, 14 lat też już wiedzą, o co chodzi i też czasami mówią, trener, to trener pokaże, więc no muszę im pokazać, więc z jakąś tam nadwagą byłyby to problemy, a tak no czuję się dobrze i to trochę dbam o siebie. A zapytam Cię z perspektywy bramkarza, który powiedzmy sobie, że tak w meczu przez 90 minut no nie wykonuje tylu biegów, nie rusza się tak często po boisku i tak daleko, nie robi tylu sprintów, biegów. Tych kilometrów ma jednak mniej, musi gdzieś tam przebywać raczej w polu 5 metrów. Jak się gra w najzimniejszym meczu chyba w swojej historii, który grał Lech z Juventusem? Wiesz co, czy to był w ogóle najzimniejszy mecz, w którym grałeś? Powiedziałeś, że najzimniejszym, to już od razu sobie skojarzyłem, jaki mecz chodzi. No to był najzimniejszy, bo to było niesamowite przeżycie. Pogodowe, warunkowe i no i z jakim przeciwnikiem graliśmy. No bo to wszystko się skumulowało i w dodatku jeszcze pełen stadion i pewnie większa jeszcze ilość przed telewizorami, bo mecz był też transmitowany, więc to było niesamowite przeżycie. Wiesz co, no strasznie było zimno w tamtym czasie. Wszyscy, pamiętam, stali nawet na trybunach. No my byśmy pobierani w jakieś 2-3 bluzy termiczne, ale no grając z takim przeciwnikiem, to faktycznie człowiek przez jakiś dłuższy czas zapomina o tym zimnie, aczkolwiek pod koniec, pamiętam, już spotkania, już byłem tak zmarznięty, nogi, ciężko było piłkę wykopnąć, ciężko mi było złapać, ja tylko pamiętam historię, że nawet gdzieś tam się zbliżali, już końcówka meczu, zbliżali się, bo druga połowa zaczęła się śniegiem sypać, zbliżali się pod naszą bramkę, to ja spojrzałem na rękawice, bo to już no, były trochę miały wilgoć, to no, normalnie zauważyłem na nich taki poblask, czyli zaczęły mi trochę nawet marznąć, i więc oni zbliżali się, to ja szybko sprzęt ocierałem, żeby mi się te rękawice trochę odmroziły. Tak, no dosłownie. No niesamowite przeżycie, no ale to zostanie ze mną już do końca życia, no bo takich rzeczy rzadko, raz powiedziałem, że warunki atmosferyczne, a dwa, że ranga meczu, no i przeciwnik. No. A tak właśnie z takich wspomnień, które zostaną z tobą do końca życia, to ten Juventus na pewno jest jednym z nich, ale masz coś takiego, co jeszcze zostanie do końca życia, bo tak patrząc na liczbę występów w tych mistrzowskich sezonach, to wcale nie miałeś ich jakoś wybitnie dużo, prawda? Co dla ciebie jest tak w serduszku zostaje, wiesz, po tych występach w Lechu?
Wiesz co, właśnie tak jak wspomniałeś, te mistrzostwa, faktycznie może nie grałem pełnych sezonów, ale pamiętam chyba sezon 2010 za trenera Zielińskiego, większą część bodajże zagrał Buric, ale te najważniejsze mecze, czyli tam nie 7, 8, 10, 8 chyba meczy do końca, skoczyłem ja, też chyba z tytułu tego, że Jasiu zapał chyba kontuzję. No ale no, wszyscy dobrze wiemy, że te 8-10 meczy to są takie naprawdę kluczowe, każdy punkt na wagę złota i wtedy emocje są mega dużo większe niż na przykład ta pierwsza część sezonu czy rundy. No jak wchodzisz generalnie i wiesz, że nie możesz stracić, nie zawalić każdy meczu, bo każdy punkt jest ważny, to presja jest duża, nie? Pamiętam takie mecze, pewnie kibice też pamiętać, no mecz w Chorzowie, to była przedostatnia kolejka, gdzie strzeliliśmy gola, Wisła straciła w ostatniej minucie. No takie mecze to są takie dramaturgie. Ten mecz, później ostatnia kolejka z Zagłębiem Lubi, no mamy pierwsze miejsce i nie możemy tego stracić, więc te mecze naprawdę były bardzo trudne i ciężkie i te mam w głowie, a plus te pucharowe, no wiadomo, ligowe kolejki są świetne, te końcówki, bo trzymają w napięciu kibiców i nas piłkarzy wtedy, ale też te mecze takie właśnie pucharowe, no takich meczy polska drużyna no nie gra. Już teraz trochę zaczyna się to zmieniać i świetnie, no ale jak my jeszcze graliśmy, to przypomnę, to teraz Mudy, czy nie wiem, Deportivo La Coruña, CSKA Moskwa w tej fazie UEFA, to były bodajże mecze, Rotterdam, Juventus, no City, nie? To City, też... no naprawdę, Salzburg graliśmy tam gdzieś w Austrii też, no tych meczy kilkanaście było i takie mecze będę pamiętał, no bo to się rzadko zdarza, nie? Rzadko się zdarza, żeby tu dzisiaj, nawet do dzisiaj, żeby przyjechał Juventus Turyn czy Manchester City na mecz z polską drużyną, nie? Więc takie mecze mam w głowie, no i plus ten, ci śmiejemy, mecz, co trwał tak długo z Interem, ale nie Mediolan, z Interem Baku, tak. I ten mecz, który te karne też były niecodzienne. I twój karniak. Tak, no i zamknąłem to, jak już pewnie większość wie, te karne były 11 i obroniłem i strzeliłem, i się śmiałem do chłopaków, mówię, dobra, to idę, to zamykajmy ten, bo już jest późno się robi, więc dosłownie tak powiedziałem, mówię, trzeba to zakończyć i faktycznie no, udało się. A miałeś jakiś plan na obronę i na strzał? Absolutnie nie, bo nie przypuszczałem, że tak długo to będzie trwało. Byłem przekonany, że to zamkniemy w pierwszej piątce, bo ja też powiedziałem przy tych rzutach karnych, przy serdziu tych karnych, że ja dwie na pewno obronię. Tak powiedziałem do chłopaków w drużynie, my tylko wyszczelcie, mówię. Ja mówię, dwa na pewno bronię. I chyba dwa obroniłem, faktycznie dwa czy trzy nawet. Chyba dwa obroniłem, no ale też nie udało nam się strzelić tych i dlatego tak to trwało. A jakie miałeś taktykę? Bo dzisiaj, wiesz, często można się spotkać, że bramkarze już przy tych analizach bramkarskich, naprawdę przy wszystkich statystykach, przy tych możliwościach, które są, analizują każdego zawodnika, ile strzałów, gdzie oddał i tak dalej. Czy w tamtym czasie mieliście tak głęboką, pogłębioną analizę, czy ty raczej wolałeś iść na czutkę? Bo wiadomo, te karne można analizować nie wiadomo ile, ale to jest czynnik często ludzki, jakiś losowy, nie? Tak powiedziałeś, można analizować i to czasami nie wyjdzie, bo sytuacja meczu dana i tak dalej. Ale nie, wtedy też faktycznie mieliśmy przeanalizowane. Pamiętam, z trenerem Primerem mieliśmy analizę, tylko że miałem bodajże 4-5 nazwisk, nie? Bo to też może wyniknąć z meczu, to też mogłem wiedzieć, jaki numer podejdzie, więc to miałem przeanalizowane. No ale po piątej kolejce już no niestety ta analiza, jak to się mówi, wzięła w łeb, no bo podchodził kolejny zawodnik, kolejny, praktycznie cała drużyna. Całej drużyny mało kiedy ktoś się studiuje, więc miałem przeanalizowanych tam kilka, pamiętam, numerów, ale nie całą jedenastkę. A miałeś jakiś taki swój sposób na bronienie? Nie wiem, że... No dzisiaj możesz powiedzieć, bo już cię napastnicy nie... Nie słuchają. Nie słuchają. Gdzieś tam miałem, raczej... Że szedłeś zawsze w prawo, zawsze w lewo, czy co? Tak, raczej prawa noga to w lewo, znaczy też zależało wszystko od nabiegu. Jak na wprost, to bardziej w prawo, jak w takim półku, to w lewo. Gdzieś tam miałem swoje jakieś przemyślenia i tyle, no, lewa noga to różnie, zależy też od nabiegu, bo to lewe nogi to przeważnie są dobrze ułożone, tak przeważnie u piłkarzy lewa noga jest naprawdę silną stroną, więc tutaj z lewą nogą było różnie, ale to też od nabiegu zależało, od podejścia do piłki. Bo dzisiaj zawodnicy, jak zauważyłeś, u lewego to się zaczęło, że gdzieś tam robią ten nabieg, to
przystopowanie takie, bo nie mogą się zatrzymać, ale przystopowanie. Tego nie było wtedy tak, nie? No właśnie, to się później zrobiło takie popularne. Jeden problem miałem mniej, nie? Bo faktycznie wtedy... Dzisiaj to jest denerwujące dla bramkarza, co? Nabiegali i strzelali, a teraz lewy, jak chyba to lewy nawet, może nie wiem, czy wprowadził. Właśnie ale... też się zastanawiam, czy to nie on przypadkiem wprowadził. Bo to jeden z pierwszych chyba takich zawodników, który tak mocno wyhamowywał tempo, nie? No. Bo naprawdę lewy aż zatrzymywał się w tym powietrzu. Bo miał taką serię wtedy, że po prostu tak. Nie... No ciężko, bo bramka już mimo wszystko chce dynamicznie iść na tą jedną ze stron, no bo znowu jak nie dynamicznie, to znowu może nie do, jak to my mówimy, nie doleci do tego słupka, więc raczej bramkarz stara się dynamicznie wyjść z jedną ze stron, a lewy się zatrzymywał. Jak już człowiek, bramkarz zrobi ruch w którąś ze stron, no to już później ciężko zmienić to, nie? Już ten całe ciało idzie w jedną stronę, ale lewy to widział. Jak już bramkarz się przeginał w jedną, no to on raczej stał drugą i ciężko się po prostu złamać. No to takie sytuacje, trzeba też poczuć, jak się tam jest. No. A to zapytam cię właśnie, wchodzi 2000 chyba bodajże 8, jak dobrze pamiętam, wchodzi młody Robert Lewandowski do szatni i wasza pierwsza myśl w szatni o tym chłopaku, mieliście jakieś odczucia? Wiesz co, no w Lechu dużo się przewijało młodych chłopaków, dużo przyszło zwronek młodych chłopaków, na przykład Kamiński, Możdżeń, Drygas i tak dalej, i faktycznie, no przyszedł lewy ze Znicza Pruszków, więc też, no młody jak młody, zobaczymy, niech pokaże, jak to się mówi, ale powiem szczerze, że już po kilku treningach było widać, że lewy ma niesamowitego, naprawdę niesamowitą smykałkę, takiego instynkt, taki dryg do piłki. Bardzo szybki, elastyczny, to się tak, mnie się to od razu rzuciło w oczy, że był takim skoordynowanym, no nic mu nie brakowało. No i w dodatku był mega ambitny, chciał zostawać po treningach, słuchał dużo, co się do niego mówi, no i też zostawał mocno po treningach i pamiętam z trenerem wtedy Jeskowiakiem, który był chyba drugim czy trzecim trenerem w Lechu, tam szlifowali takie te różne końcowe elementy, czyli te pasy w bramkę. No tak, po pewnym momencie, w krótkim nawet momencie, bo widać, że ten chłopak naprawdę no, ma coś trochę, ma coś innego niż większość. No ale no, szczerze to nikt nie przypuszczał, że lewy będzie takim lewym jak dzisiaj. Wszystko ci ładował na treningach, czy byłeś nie, w stanie coś ładować? Łapałem, no, nie, trochę. Się śmieję. Już, no to nie pamiętam, ale też miał rywali dość trudnych, bo pamiętam Rengifo, tak. Też tak. Był bramkoszczelnym zawodnikiem, bardzo silnym, odważnym. Był jeszcze Rejścik, nie zapominajmy, z tego co pamiętam. Może kogoś jeszcze ominąłem, nie pamiętam, bo to już naprawdę, jak powiedziałeś, 2008, chyba 20 jakiś, czy 2009 rok. Więc no, miał rywalizację dość trudną, dość ciężką, nie bał się, podejmował rękawice, no i to co powiedziałem, no było widać już po pewnym czasie, on też później tak ten smut opowiadał i faktycznie tak było, przeważnie spotykał się z Arboledą w treningach naprzeciwko siebie. I tam się naprawdę przepychali, bo Arboleda, jak wiemy wszyscy, był silnym zawodnikiem, bardzo silnym, a lewy nie pękał. Lewy był dużo młodszy od niego, był młodym chłopakiem, który przyszedł, jak to się mówi, z niższej ligi, ale nie pękał i walczył tam, pamiętam, naprawdę tam wskakiwał lisy na plecy jeden drugiemu, ale taka zdrowa rywalizacja. Nie było naprawdę brutalności w tym wszystkim, więc no, tak powiedziałem, no, było widać, że ten zawodnik, kurczę, no, ma coś więcej. No, ma coś więcej. Będąc tyle lat w Lechu, przeżyłeś tak naprawdę kilka pokoleń piłkarzy, bo od tej starej gwardii, przez później swoich rówieśników, a później te młode pokolenia. I ja chciałem ciebie zapytać właśnie, jak twoje odczucia zmieniały się na przestrzeni tych lat w szatni, bo te szatnie bywały różnie. Stara gwardia, to wiadomo, nie było też mediów społecznościowych, to może zacznijmy od tej starej gwardii, nie było mediów społecznościowych, więc pewnie wiele akcji, które wtedy się działo i wiele rzeczy, które się wydarzyło, dzisiaj dla młodzieży jest w ogóle nie do wyobrażenia, bo po pierwsze nie można było gdziekolwiek tego udokumentować i pokazać. No i ogólnie to funkcjonowało troszeczkę inaczej, na innych zasadach. Później te szatnie się zupełnie chyba zmieniły, jeżeli tak mi się wydaje. No w 100% się potem podpisuje. Nie będę zdradzał wszystkich sytuacji, bo... No, to by drugi program trzeba było zrobić. Ja oglądałem ten wasz, co siedzieliście z Telichem. Też, właśnie. Dlatego, ale wcześniejsza gwardia to mi się kojarzy od razu jeszcze, jak grałem w Grodzisku pana Drzymały w Groklinie. To tam mieliśmy naprawdę też ekipę fajnych piłkarzy, ale też byli dużo starsi ode mnie. Przypomnę, czy Jarek Araszkiewicz, Piotrek Soczyński,
Tadziu Pfeiffer. No to już w ogóle mówisz, bardzo stara gwardia. Ale tak, ja z nimi... Pokolenie. Sławek Najtkowski, ja z nimi no. Tak, ja z nimi... Przemek Bereszyński, czyli tata Beresiana tutaj teraz, reprezentanta, więc ja z nimi grałem, byłem w drużynie, byłem z nimi w szatni, ja z nimi dojeżdżałem z Poznania do Grodziska autami, więc ja no, byłem w tej drużynie, więc tam faktycznie była starsza gwardia. No nie było różnych rzeczy, ale też było wesoło, też różne anegdoty mógłbym przytaczać, ale było inaczej. No, no na pewno ci było dużo mniej młodszych zawodników niż teraz, jak się dochodzi do drużyny. No wtedy tak trenerzy wtedy jeszcze nie naciskali na tą młodzież. No ale młodzieży było trudniej wtedy, młodym chłopakom, jak się nie weszli? Zapytam szczerze, no bo to też takie czasy, wiesz, dużo tego alkoholu jednak było, tego imprezy. Jak się nie wchodziło w ten krąg takiego... Ogólnie było trudniej wejść do drużyny, bo starsi rządzili taką, no jakoś jeszcze tak się mówi, taką twardą... Falą bardziej. Tak, chrzest był. Coś było trzeba zrobić, było na obóz pojechać, to było też trzeba wcześniej wstać, obudzić czasami starszych, takie różne niuanse, które dzisiaj po prostu no, nie mają na siebie to. Dzisiaj wszyscy wstają, mają być na siadaniu gotowi i tak dalej. Takie niuanse, ale wcześniej no, taki młody miał większy respekt i po prostu większą pewnie bojaźń wejścia do szatni, do zagrania, nawet zagrania piłki niedokładnej i już pewnie się bał, że za chwilę dostanie, bo takie sytuacje wiem, że były, że się zaraz zostanie... Zjebkę, no. Tak, że nie zagrał, nie pobiegł, nie chciało mu się, a wcale nie tak. No, młody też musi się uczyć od kogoś i patrzeć, a czasami ci starsi już inaczej do tego podchodzili. A później się to naprawdę zaczęło mocno zmieniać. A myślisz, że przez takie czasy więcej talentów się zmarnowało, czy zahartowało? Bo to też i hartowało, bo dzisiaj się mówi, że tego właśnie brakuje, ale z drugiej strony ile się zmarnowało też, bo wiele osób się bało, czy gdzieś zostało tak zajechanych, jak to się mówi też potocznie? Nie powiem na to ciężko teraz, chyba bo powiedzieć, ciężko nie? Powiedzieć, bo z drugiej strony, jeżeli chcesz być, nie wiem, zawodowym sportowcem, no to musisz mieć jakiś hart walki, hart ducha i po prostu no iść przed siebie, no nie możesz jednego czy drugiego przysłowiowego, wiesz, no, kolegi bać, no wiadomo, no, jak to się mówi, wyzwiska były, są i będą, ale jeden to bierze bardziej do siebie, a ja po drugim to po prostu spłynie, no, więc tutaj też jakieś kształtowanie charakteru, no, te obozy słynne, czy te szty na tych obozach, no, to były też, no, ja widziałem i też przeżyłem nie jeden, niestety. A twój jaki był? Wiesz, to jedno moich klapki pierwszych... na tyłek były, bo pamiętam były. To w piłkarskich, klapki tak, na tyłek tak, na koniec. Zależy, tak. Jak się spisałeś, dokładnie, to było... zależy na ile pytań odpowiedziałem, czy coś nie zaśpiewałem, czy gdzieś to fałszowałem. To na ile zasłużyłeś? Wiesz, to było dawien dawno, ale jeszcze musiałem, pamiętam, klękę, gdzieś chodziłem, klękałem na szyszkach, też musiałem przez chwilę. Tak, no były różne, musiałem wypić jakiś koktajl stworzony, no były historie, no. Później tego już absolutnie nie było, no. Więc ja jeszcze przeżyłem te stare czasy i było, na początku było trudno. No. A szatnia za Czesława Michniewicza, bo to mi się zawsze tak kojarzy, Czesław Michniewicz zawsze dbał o tą atmosferę, takie podejście, bym powiedział, przyjacielskie często w tej szatni, żebyście mieli dobrą atmosferę i gdzieś tam też taki filmik króciutki dosłownie krąży w internecie, jak z Madejem, ze Świrem wjeżdżacie w windzie, coś tam Piotrek, jak to on miał w zwyczaju, mówi, no tutaj moją torbę, Łukasz, torbę zanieś mi do pokoju, ty się zajmij moim sprzętem. Nie pojebało się, rozłożył się trochę. I po tego nie kameruję. Właśnie, jeszcze Piotrek, który jest starszy, więc jest taki miał zwyczaj, ale absolutnie takich rzeczy nie to było. To w żartach on mówił oczywiście, tak, ale to chyba ale też takie był. Rzeczy były wcześniejsze właśnie, dużo wcześniej. Takie rzeczy zdarzały się właśnie, że gdzieś tam ta młodzież musiała nosić ze dwie torby więcej. A później Świerek, oczywiście to były żarty, ale ta szatnia była niesamowita. Ta szatnia, ja wspominam od razu, mam uśmiech na buzi, bo ta szatnia, tak, ten Michniewicz potrafi to stworzyć, bo też wspomnieliśmy to wcześniej, no tam wtedy było inaczej, po prostu biedniej. Biedniejszy klub i tak balansowaliśmy na tej Ekstraklasie, czy jeszcze wcześniej w pierwszej lidze Lech balansował, no akurat mnie jeszcze w tej pierwszej lidze nie było, ale ten Michniewicz to poukładał i zaczął wyprowadzać tego Lecha na dobre tory. No ale ta szatnia była niesamowita. Ta szatnia była niesamowita i tutaj to mogę nie będę toczył, ale powiem tylko, że też dużo nas było poznaniaków, dlatego to też miało pewnie jakiś wpływ. Bo czy Wyszek Zakrzewski, czy Maciek Szerfen, czy Golina, to wszyscy byśmy tutaj, Telich, poznaniakami, Mowlik, więc byśmy tutaj poznaniakami, plus Bosy, plus Rejsi, którzy byli już ikonami. No i do tego dochodził właśnie Piotrek Świerczewski, na którego jak przychodził do szatni, to wszyscy mieliśmy buzi otwarte, no bo reprezentant
i pograł w świetnych klubach, czy Tomek Iwan później, więc naprawdę ta mieszanka wychodziła świetnie, bo świetnie się to przychodziło na treningi, świetnie się trenowało i mieliśmy później kontakty nawet po treningach, po meczach się spotykaliśmy z rodzinami, więc cały czas żyliśmy. Byliśmy naprawdę mocno związani z sobą. Właśnie, bo dużo spędzaliście czasu już poza treningami, tak? Dzisiaj to jest bardzo, do rzadkości należy w zasadzie, tym bardziej, że szatnie są dosyć mocno międzynarodowe, tak jak w Lechu, i gdzieś tam te spotkania, bardziej tworzą się grupki te międzynarodowe, tak, prawda? Częściej do tego dochodzi, a wy tu spędzaliście jako grupka ze sobą, często rodziny, tak? Się przyjaźniły, to chyba było coś takiego. Mieliśmy niedzielę wolną, czy nie było wolno od treningów, to my braliśmy po prostu rodzinę, gdzieś jechaliśmy na obiad, czy nawet dzieci, gdzieś tam zabawialiśmy się na jakieś place zabaw i to też właśnie z piłkarzami. To dzisiaj faktycznie to już chyba rzadkość taka rzecz, a nawet pewnie już tego nie ma, bo teraz, tak wspomniałeś, dokładnie, już te szatnie się po prostu mocno pozmieniały, a wtedy nie mieliśmy w trzech, czterech, tylko byliśmy, nie wiem, w 15, 14 i to sobie wiadomo, jeden, drugi nie mógł, bo gdzieś jechał na obiad do mamy czy do teściowej, więc nie spotkaliśmy się, ale naprawdę mieliśmy kontakt co dzień ze sobą. No i co najważniejsze, że do dziś mamy ten kontakt. Nie? Mamy do dziś, utrzymujemy kontakt tutaj z tymi chłopakami, z którymi się widziałem w szatni w tym 2003-2004 roku. Mhm. No a powiedz mi, bo na przestrzeni lat właśnie te szatnie się później zmieniały, tak? Miałeś swoich później rówieśników, więc przypuszczam, że ten kontakt też był dosyć fajny, przyjazny, ale później właśnie zaczęło być pojawiać się więcej obcokrajowców. Ja zapytam o taką jedną grupę, która mi się wydaje, że też była dosyć rozrywkowa, a mianowicie o tą bałkańską grupę, bo wydaje mi się, że oni też na przestrzeni lat w tych mediach społecznościowych gdzieś tam się pojawiały różne anegdoty na ich temat i różne historie, że oni gdzieś tam potrafili też sobie zaszaleć, nie? Bo z tymi młodszymi, no przypuszczam, ty już jak byłeś, powiedzmy, najbardziej doświadczonym z zawodników. Już mnie nie brali, ci młodsi już mnie nie brali. Już nie zabierali na imprezę. Oni już tam z telefonami chodzili, kręcili, więc tak, już tam mnie nie było. No, różne grupki były. Były różne grupki, a FM bałkańska, no faktycznie, no był Jasiu, był Iniacz, był Dżordziewicz, tak, świętej pamięci bramkarz Iwan Turina też tam się kręcił, więc te grupki faktycznie tak siłą rzeczy, no oni są... No Semir, patrzę przez Semira, bo dużo się mówiło, że Semir gdzieś tam lubił też wyjść Semir w miasto. Lubił ja ich też widywałem często, nie? No, później Darko Jeftić przecież też bywał, nie? No tak, to taka... Ale też świetni piłkarze, trzeba tu zaznaczyć. Z Buriciem też trenowałeś, więc ja mówię, widywałem ich za tych czasów gdzieś tam tak, też w klubie, no więc... Oni przyjechali młodzi chłopacy, do fajnego miasta, no to podobało gdzieś tam po meczach, jeżeli był mecz wygrany, no to gdzieś tam z klatą do przodu, nie? Jeżeli był mecz no nie wygrany, no to na pewno tych wyjść było mniej, albo i praktycznie wcale. Ale jeżeli był mecz wygrany, no to faktycznie można było ich spotkać na mieście, no bo też no, po prostu pochodzili sobie pozwiedzać Poznań. No i robili to. No, a miałeś tak, że ci czasem coś przeszkadzało, jeżeli chodzi o ich zachowanie, o takie już rozluźnienie trochę atmosfery? Wiesz, czasem jest trzeba się spiąć, a wiadomo, przy takiej grupce gdzieś oni między sobą... Wiesz co, nie, bo oni faktycznie między sobą faktycznie nam się świetnie czuli i tak dalej, ale jeżeli przychodzi już trening, czy nawet koniec tygodnia, środa, czwartek, to już takich rzeczy absolutnie nawet nie było mowy. Oczywiście w szatni były jakieś tam jeszcze żarty, ale to już były takie sporadyczne. Nie, oni koniec tygodnia, czyli po meczu, tam jeszcze poniedziałek na odnowie i tak dalej, jeszcze jakieś tam chichy, zabawy, ale już od wtorku, od środy już naprawdę zaczynała się znowu spotkanie następne, więc już tutaj absolutnie nie było żadnych z ich strony problemów, tym bardziej no, czy to Jeftić, czy to Stylicz pokazywali to na boisku, że naprawdę świetni piłkarze, jak na polskie warunki to byli, więc oni byli naprawdę no już też chcieli też już zaistnieć po prostu pomału, też traktowali pewnie Lecha, chcieli traktować pewnie Lecha jako taką też trampolinę, do jakichś już mieli troszeczkę inne priorytety, ale faktycznie na zabawie też się lubili. A jakaś szatnia, no tak nazywam to szatnią oczywiście, ale patrzę na różne okresy twojego pobytu w Lechu, czy jakakolwiek szatnia była taka, że było troszeczkę bardziej smutno albo tak spokojnie na tyle, że czułeś, że kurczę, coś tu nie gra, że było może jakiś taki etap, w którym uważałeś, że dużo brakuje tej szatni do tego, co było wcześniej, że szatnia też często buduje, prawda, ta atmosfera w szatni. Wiesz co, nie, bo wcześniej, jak wspomniałem, była świetna szatnia i było nas tam 12-14. Później faktycznie było nas mniej w tej szatni, bo przyszła inna grupa, w sensie chłopcy, piłkarze z zagranicy, więc też siłą rzeczy no, robiło się teraz ciaśnie dla nas tutaj z Wielkopolski. Ale nie, no, tutaj albo był Rejsik, czy był Bosy,
czy jak był Bartek Ślusarski, no to nie można było się nudzić, bo przy Ślusarzu nie da się nudzić, więc zawsze ktoś powiedział. Więc każda szatnia była inna, ale absolutnie nie było takiego momentu w szatnie Lecha. Ja, i to mówię z ręką na sercu, nie pamiętam, żeby ta szatnia była po prostu smutna czy nudna. Nie, absolutnie nie. Była inna, była nas może mniej, więcej, robiły się później teraz te grupki coraz większe, mniejsze, ale absolutnie nie. Czy tutaj Rafał Morawski, też przecież reprezentant Polski, Grzesiu Wojtkowa, który jest dzisiaj trenerem. Trałka. Łukasz Trała, więc tutaj działo się, naprawdę się działo i było nas mniej, ale zawsze coś było. Zawsze był klimat. A ten moment tej fuzji, właśnie przejścia, powiedzmy, no bo to było połączenie klubów, ale też zawodników, wielu przyszło, gdzieś tam ten miks się stworzył, w zasadzie prawie cała nowa drużyna, oczywiście kilku zawodników zasłużonych zostało, ale czy to nie był taki moment, że gdzieś tam się to zaczęło tak... Wiesz, to na początku może faktycznie, no bo to jest spotykana sytuacja, no bo my chodziliśmy, pamiętam, my mam na myśli tutaj stary Lech, który tu byliśmy, mieliśmy spotkania z prezesami, z trenerami, i albo nas wzywali, albo też była, pamiętam, grupa ludzi, czyli no wy raczej się nie spotkacie z nowymi prezesami, a wy się spotkacie, a czy się dogadacie, to też nie wiadomo, bo my też, no tam były różne historie też finansowe do uregulowania ze starego Lecha, który miał przejąć, kto miał to przejąć i tak dalej, i tak dalej. Więc tu wtedy faktycznie był taki trochę, no niesmak, bo byliśmy w szatni w czerwcu, koniec maja może, czerwiec kończył sezon, a za chwilę mamy informację, że tutaj jest połączenie i nie dla wszystkich znajdzie się miejsce w tej szatni, nie? Więc tutaj, no ale też wiedzieliśmy, że część chłopaków przyjdzie z Wronek, też nie cała, ale większość. No ale też no, na tyle się znaliśmy, bo te Wronki nie były tak daleko, też każdy gra w piłkę, każdy, większość przyjeżdżała do Poznania, więc się też znaliśmy z nimi, czy tutaj pamiętam, Arek Bąk, który też reprezentant Polski, więc tutaj dosyć szybko zapaliśmy ten wspólny kontakt. No tak powiedziałem, no niestety nie wszyscy się załapali, ale no tak to w życiu bywa. Czasami też na normalnej drużynie kontakt się kończy, nie stanie przedłużony, więc no, tak w sporcie jest. No ale tutaj nas trochę więcej odpadło w tamtym momencie i to było przez moment smutne. Mhm. A tak szybkie takie odpowiedzi, jakbym mógł ciebie poprosić, żebyś się nie zastanawiał. Zapytam o kolegów w szatni, jakie ci nazwisko przychodzi do głowy, tak? Najbardziej Obrażalski? Arboleda. Żartowniś? No, tu mam kilku, ale myślę, że Ślusarz. Mega Pracuś? Maciek Wirusz. Spóźnialski? No, mogłem tutaj trochę siebie może dołożyć. No, powiedzmy, dobra, siebie. A drugi? Kto jeszcze się... To tam tak jeszcze na styk? No, myślę, że może Kuba Wilk. A taki najbardziej zamulony, z kim najciężej się było dogadać? Najciężej to może Tomek Wandrowski. Bandi, pozdrawiam. A taki najbardziej wkurzający, nie mam na myśli, że go nie lubiliście, tylko taki, że psuł nerwy wszystkim. Ojku, to już co, nie wiem. Co to kto psuł nerwy? Czasami Peszkin, ale jak on chciał, bo on był ogólnie świetnym i jest świetnym gościem, więc tutaj, ale Peszkin lubił komuś coś takiego, coś tam dosypać słownego, więc tutaj Peszkin mógł być odbierany różnie. Ja go uwielbiałem i do dzisiaj mamy kontakt, więc może to rozumieć na szeroko pojęcie, to jest Modniś? Modniś? O Jezus, ale takie ciężkie pytania, że w szatni tego nie byłem. No, ktoś wchodził do szatni i od razu było, wiesz... Może czasami ja. Okej. Okay. No, ostatnio taki Lizus, czy był kogoś, kogo patrzyliście, że jest Lizus? Oczywiście z przymrużeniem oka, nie? Ale gdzieś tam przy trenerze często... Może Szymek Pawłowski z trenerem z Korżą. Tak tam widziałem, że czułem. Okay. Zresztą nie tylko ja, że tak, że tutaj trener z Korżą miał może... Słabość miał większą słabość do Szymka, że miał większe... Szymek chce mógł więcej pozwolić na boisku. Okej. Okay. Ciebie pojedynki z Legią elektryzowały mocno? Czułeś, że to jest też taki pojedynek, w którym czułeś największy stres? Czy były jeszcze inne pojedynki, które ciebie bardziej stresowały? Wiesz, to no tak. Stresowały, tak, no elektryzowały, no, wiesz, tak, emocje wzbudzały. Emocje, no na pewno tak, bo to też tutaj ja jestem poznaniakiem, więc nawet gdzieś jechałem do sklepu, wyszedłem na stację znowu, to nawet chcąc, nie chcąc, każdy mówi, no to teraz za 3 dni Legia, za 4 dni Legia, za 2 dni Legia. Ja wiem, no tak, ciężki mecz, więc nawet chcąc, nie chcąc, poruszając się po Poznaniu,
no, spotykałem się z opiniami, że teraz Legia, z Legią musicie wygrać i tak dalej. Ja mówię, to też jest, są trzy punkty, takie same jak za tydzień i tak dalej. Ale tutaj nam przypominano w koło, że tutaj jest mecz z Legią i z Legią trzeba wygrać, więc myślę, że ta Legia tak utkwiła, że tutaj no, to Legię było trzeba wygrać. Dla Lecha jest o tyle problem, że po prostu nie ma takiego wyjątkowego spotkania derbowego jak w niektórych dużych miastach i myślę, że to też powoduje, że to elektryzuje chyba bardziej kibiców. Tak, no faktycznie no, w Krakowie mają derby, więc tam też... Łódź, Kraków, tak, gdzieś tam tak, Trójmiasto, tak, Śląsk też ma swoje, nie? Tutaj, Warszawa może mniejszy prestiż, ale... Tutaj też... przynajmniej ja faktycznie też ja nie grałem, może grałem kiedyś Grodzisk Lech, a to takie też derby nie do końca. No tak samo no, za Miką, to nigdy nie elektryzowało dokładnie. Aż tak bardzo. A dopytam o twoje hobby, pasje, nie wiem, motoryzacja. No i tak. To chciałbym wiedzieć właśnie, czy ty zrobiłeś dobry biznes na autach? Jaki był twój najlepszy biznes? I czy to twoje hobby to była taka odskocznia od piłki właśnie? Czy ty nie wolałeś właśnie się odłączyć od futbolu? Wiesz co, tak, zdecydowanie tak. Uwielbiam samochody, uwielbiam i myślę, że to mi zostanie do końca życia. Jak grałem w piłkę, to po prostu sobie... w miarę możliwości kupowałem na te modele, na które miałem budżet i na które mi się po prostu podobały. A teraz już nie ukrywam, że zrobił się z tego po prostu jakiś mały biznes. Staram się też kupować auta, które mnie się podobają. Nie kupuję wszystkich po kolei, które mnie się podobają, które moje oko cieszy. I po chwili dosłownie krótszej czy też dłuższej sprzedaję ją, więc... Z zyskiem? Staram się zyskiem, no bo... Czy kupujesz dla siebie, żeby pojeździć i nie interesuje cię jeszcze zysk? Nie, jestem tutaj jakąś charytatywną firmą, więc tutaj oczywiście staram się kupić fajne auto, porządne auto, którego ja się po prostu nie będę wstydził sprzedawać. Tym bardziej zaczęło kupować dla mnie też dużo grono moich znajomych, więc nie chciałbym absolutnie tutaj nikogo na przysłowiową minę wrzucić. Wszystkie auta, które kupuję, staram się kupić z pewnym pochodzeniem, z pewnym przebiegiem, które ja to weryfikuję w warsztatach, salonach i też wtedy wiem, o czym mówię. Więc to nie są samochody, jak to kiedyś się śmiali, że na przewożę z zagranicy, jak Damian Nawrocik czy Telich, że gdzieś tam je naprawiam w kanale. Absolutnie, absolutnie. W dziupli. No, absolutnie nie. Staram się kupować samochody z pochodzeniem takim polskim. I oczywiście wypadkowe i tak staram się na ich po prostu zarobić. Tak jak Telich chyba się tam śmiał, że dużo czasu spędzałeś na giełdzie no, w Poznaniu, która była popularna wtedy też w tamtych czasach. Szukałem części niby, tak, absolutnie to nieprawda. Na giełdę do Poznania to pół Polski przyjeżdżał, mój tata przyjeżdżał, pamiętam, to też była giełda, która... Tak, no tylko, że to były czasy dużo wcześniejsze, w których jeszcze grałem w piłkę, więc nie miałem wiele czasu. Samochodów z Niemiec można było tam znaleźć, no właśnie, to były no takie właśnie. Czasy, nie? Tak, ale absolutnie... To takie były anegdoty, ale absolutnie nie miały nic wspólnego ze mną, bo to była motoryzacja, która tu właśnie giełda była szeroka, ale to akurat ja tam nie urzędowałem, bo miałem jeszcze zajęcie w futbolu, a tam żyłem z piłki. A teraz już po prostu tak sobie jeszcze bawi się autami. A powiedz mi właśnie, takie marzenie motoryzacyjne już spełniłeś swoje? Jakie miałeś takie, powiedzmy, ulubione, jaki chciałeś wtedy kupić sobie samochód, o jakim marzyłeś, który dzisiaj oczywiście już może nie jest czymś wielkim, ale wtedy i jakie masz dzisiaj i jakie spełniłeś? Wiesz co, no tak nie wiem, czy wiąże się, będę chwalił, ale no jedno marzenie, myślę, że to większość chłopaków, którzy lubią samochody, Porsche Carrera 911 model, myślę, że większość młodych, starszych ludzi uwielbia te samochody, jak już ktoś miał do czynienia z takim, czy to takie auto trzymają, bo one nawet nie tracą już na wartości. Tak, marzyłem o Porsche 911 i miałem. Miałem ją, tak, kupiłem. No i że nie mam, ale do dzisiaj mam ją w głowie i nawet no, żałuję, że ją tak sprzedałem dosyć gładko, ale dosyć szybko, no jak na warunki wtedy to może nie, ale no dzisiaj pewnie jeszcze bym ją miał i mało tego, bo jeszcze już minęło 10 lat, bo sprzedawałem jak mój syn się rodził, więc mój syn ma 10 lat, więc dzisiaj gdybym ją jeszcze miał w garażu, na pewno bym ta wartość była jeszcze większa. A teraz masz jeszcze jakieś motoryzacyjne marzenie, czy to już jest raczej takie bardziej marzysz? Mam, oczywiście, że mam. Samochody powstają coraz to nowsze. Mój kierunek jest taki bardziej auta sportowe, jakieś takie coupe. Okay. Tak, nie lubuję się w jakichś tam większych SUV-ach. Czy takich większych autach, kombi absolutnie też nie, oczywiście gdzieś tam się trafią, jak to się mówi, w dobrej cenie, to kupię, bo nie ukrywam, że też miałem jakieś tam parę kombi, czy tych SUV-ów,
Ale to nie mój typ. Ogólnie wolę takie auto bardziej w stylu coupé. Ja mogę ci zdradzić, ja bardzo mogłem go kupić, miałem kupić, później zrezygnowałem, teraz już w sumie się pozmieniało, ale SL500, ten R129, no, ten lata 90. No właśnie, dzisiaj takie auto trzymając gdzieś dokładnie, tam pod kocem, takie Youngtimery to jest to wartości sprawa. Z dobrym powodzeniem, z fajnym przebiegiem te wartości tylko rosną. Dobra, ostatnie pytanka, jeszcze tak na szybko zapytam ciebie, bo doszło do zmiany trenerów w Lechu Poznań. Van der Brom zastąpiony został trenerem Rumakiem, którego też dobrze znasz. Wiem, że no trudno przewidywać, ale trener Rumak też myślę, że się zmienił przez tyle lat, przez te swoje doświadczenia, już powiedział wszystko chyba we wszystkich wywiadach. Teraz tak naprawdę czekamy tylko na pierwsze mecze, pierwsze wyniki. Ale ty, patrząc na to, że teraz w wywiadach, nie wiem czy śledzisz, dosyć dużo wylewa się takiej krytyki pod kątem Van der Broma, że gdzieś tam jednak ta współpraca wcale nie była taka super, jakby się wydawało. On był raczej takim gościem, który mówił good job, ale tej merytoryki trochę brakowało czasem tam. Nie mówię, że jest złym trenerem, ale tak zauważyłem, że wcale nie było tak kolorowo. Wiesz co, no to ciężko powiedzieć o gościu, którego już nie ma, to jest raz, a dwa, że doprowadził Lecha naprawdę do sukcesów, bo przecież daleko zaszliśmy w pucharach, więc no ciężko teraz nam się odnieść. Tak faktycznie gdzieś tam takie głosy chodzą, ale ja bym się z nimi absolutnie też trochę brał na pół, bo nie było nikogo z nas w szatni w tym momencie, więc trener też myślę, że faktycznie dużo mówił, dobra robota, ale to mówił też, jakby to się mówi pod publikę, czyli też dla nas wszystkich, dla kibiców. A w szatni też wiem, że miał jakieś tam swoje zdanie i je przekazywał, więc tutaj bym akurat to brał na pół, bo wypełnił kontrakt do końca i zrobił z Lechem fajny sukces, który zostanie w pamięci na lata, więc tutaj absolutnie bym tutaj nie krytykował trenera. Myślisz, że trener Skorża wróci? Że ten plan z Rumakiem i Skorżą to jest jakiś łączony? Dzisiaj mamy Rafała Janasa, który był asystentem Skorży. Ja bardzo kibicuję trenerowi Rumakowi, bo faktycznie, jak wspomniałeś, miałem z nim do czynienia, wiem co za trener, wiem na co go stać, a teraz jeszcze na pewno zyskał dużo więcej, bo też co zresztą mówił o tym, że jeździł po stażach, uczył, podglądał najlepszych. I to jest bardzo, bardzo, bardzo budujące. Ma fajny sztab. Ma trenera Janasa, który też już tutaj był, wie jak to smakuje. To mistrzostwo i jak można do tego doprowadzić. Ma też dwóch trenerów, których ja też dobrze znam, byłych piłkarzy, to też mogą przekazać jakieś doświadczenie, przenieść to doświadczenie na poziom trenerski, czyli Grzesiu Wojtkowiak i Darek Dudka, więc ten sztab jest świetnie, uważam, zbilansowany. Ja tu bardzo kibicuję, a wracając do nas Skorży, myślę, że wróci, ale czy to będzie latem, czy to będzie za rok, czy za dwa, nie wiem, ale myślę, że ten Skorża tak sobie tutaj poukładał to wszystko i na pewno myślę, że nawet na pewno tutaj wróci, ale kiedy? Ja to kibicuję temu sztabowi, żeby zrobił Mistrzostwo Polski, na to bardzo czekamy i byśmy chcieli, a wtedy co będzie dalej, to się okaże z kontraktem tego sztabu. Ale myślę, że ten Skorża tutaj wróci, ale kiedy nie ma. Ostatnie 15 lat to są aż 3 mistrzostwa, czy tylko 3 mistrzostwa? No myślę, że tylko. No nie ma co ukrywać, że te 3 mistrzostwa nie są jak pewnie spełnienie marzeń dla prezesów, dla właścicieli klubu. Ale też tutaj Pucharu Polski też nie było. Wiem, ale tutaj było wynagrodzenie poprzez te puchary, które wspomniałem. Ten Brom doprowadził daleko tą drużynę, więc tutaj te puchary trochę, ta daleka gra, długa gra w tych pucharach, no trochę rekompensuje może te mistrzostwa. Tak mi się też wydaje. Krzysztofie, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Fajnie, że powspominaliśmy sobie troszeczkę stare czasy. Oczywiście, tak jak mówię, pewnie na temat anegdot tego, co tam się działo w szatni, to moglibyśmy oddzielny program zrobić. Zaprosić może kolegów z szatni, tak jak mieliście okazję i wtedy pewnie by się tutaj działo. I... No na pewno. To na pewno albo jakąś ukrytą kamerę, jak siedzicie sobie wieczorkiem, to już w ogóle... Historie były. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam oczywiście do oglądania innych wywiadów. Łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Proszę was pod filmem, bo to też oczywiście pomaga w algorytmach i temu, żeby te filmy się lepiej oglądały. Zachęcam do tego, żebyście byli aktywni. Catering 5 posiłków dziennie na kod futbolownia, 25% zniżki. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia przy okazji następnych rozmów i materiałów. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Do widzenia.